Zamierzamy zbudować nowe domy dziecka, najprawdopodobniej dwa. To wynika po prostu z potrzeb też, które są w mieście. Poprawimy w ten sposób jakość życia, pobytów w tych domach dziecka i większą liczbę miejsc dostępnych. To jest jedno z takich infrastrukturalnych rozwiązań. Chcemy też dokonać remontów, napraw w tych domach dziecka, które już w tej chwili w Opolu funkcjonują. Chcemy zrobić również remonty w żłobkach publicznych. Budowa tych domów dziecka z kolei pochłonie około 80 milionów, także mówimy o kwocie od 12 nawet do 15 milionów złotych, które pójdą na te działania. Mamy świadomość, że te dzieci też trafiają w dorosłość. Często szybciej niż większość innych dzieci, bo w wieku 18 lat opuszczają te miejsca, więc chcemy, żeby pojawiło się 20 mieszkań treningowych. To jeszcze dodatkowe zadanie, które będzie. To są mieszkania, w których te dzieci po prostu będą pod taką pewną opieką, ale też w większym stopniu samodzielne. Będą mogły mieszkać i adoptować się do życia poza samym domem dziecka, więc wydłuży się ten czas, kiedy będą otrzymywały wsparcie z miasta. Niewykluczone również, nad tym dyskutujemy, że pojawi się jakieś wsparcie do szkoleń czy studiów, bo o tym też myślimy, żeby się to pojawiło. Sama piecza zastępcza, przede wszystkim miękkie środki, które na to pójdą, czyli bon wytchnieniowy, wakacyjny. Chcemy zwiększyć kwotę, która na ten bon będzie. Do tej pory było około 500 zł. Chcemy pójść do kwoty 2-3 tysięcy złotych, żeby taka była kwota dla rodzin, które zajmują się pieczą zastępczą. Żeby były bony czy inna forma wsparcia przy opiece nad tymi rodzinami, które zajmują się pieczą zastępczą, które mają dzieci z niepełnosprawnościami. Tam chcemy, żeby pojawiły się dodatkowe pieniądze na badania, na porady, na wsparcie dla rodzin zajmujących się takimi dziećmi. I oczywiście też chcemy wspólnie z rodzinami, które tworzą Stowarzyszenie Pieczy Zastępczej, wypracować nad takim miejscem, które będzie stanowiło taki klub, nie wiem, takie miejsce spotkań, centrum pieczy zastępczej. Niewykluczone, że będzie ono miało miejsce w jednym z tych domów, które będziemy budować, bo powinien się pojawić również taki szerszy ośrodek interwencji, więc połączylibyśmy to wspólnie. I finalnie jeszcze ostatnia rzecz, chcemy wybudować rodzinne domy dziecka. To jest taka szczególna forma pieczy zastępczej. Nie ma jej jeszcze w Opolu. Chcielibyśmy to zrobić tak, żeby dodatkowo podnieść rangę, status tych rodzin, które zajmują się tą pieczą zastępczą. Całość programu szacujemy na kwotę, myślę, około 40 milionów w tych najbliższych 3-4 latach. To są zupełnie nowe wydatki. Jeszcze raz chcę podkreślić, tych działań miasto nie planowało. To są rzeczy, które wkładamy, dokładamy, rozwijamy, bo jeszcze raz, myśląc o opiece nad dziećmi w mieście, nie możemy myśleć tylko nad jedną grupą dzieci, musimy myśleć szeroko. Rolą miasta jest wspieranie mieszkańców tego miasta, ale przede wszystkim tych mieszkańców, którzy sami sobie nie poradzą. I to jest właśnie ten obszar. Przepisy unijne, przepisy krajowe powodują, że powinniśmy doprowadzić do sytuacji, kiedy wszystkie dzieci wychowują się w rodzinach albo w rodzinach zastępczych, a nie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. My w ostatnim roku widzimy blisko 200% wzrost postanowień sądu o odebraniu dziecka z rodziny. Do tego dochodzi sytuacja, w której to ze względu na zmianę przepisów, tak zwana ustawa Kamilkowa, powoduje, że większość tych postanowień ma rygor natychmiastowej wykonalności. Na dzień dzisiejszy mamy 5 domów dziecka, ponad 130 rodzin i nie mamy już wolnych miejsc, za to mamy kolejne postanowienia sądu o konieczności odebrania dziecka. Stąd te wszystkie działania infrastrukturalne są bardzo ważne, żeby jak najszybciej stworzyć dodatkowe miejsca i żeby pozyskać nowe rodziny zastępcze. Strasznie trudne zadanie, podjąć się wychowania dzieci nierzadko z problemami, nierzadko z obciążeniem. Stąd równie ważny jest ten szereg działań miękkich, o których mówił pan prezydent, ponieważ bardzo często są to dzieci z deficytami, w związku z tym szybka diagnostyka, szybkie podjęcie rehabilitacji,
rehabilitacji, szybkie leczenie jest bardzo ważne, a to jest temat, który jest nam zgłaszany przez rodziny zastępcze jako jeden z głównych problemów ich funkcjonowania. Dodatkowo wsparcie psychologiczne również rodziców, którzy 24 na dobę zmagają się z problemami wychowawczymi, ale też z problemami związanymi z kontaktem z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Chcielibyśmy, żeby dzieci z pieczy zastępczej z terenu miasta Opola funkcjonowały jak każde inne dziecko, żeby miały dostęp do wakacji, do edukacji, stąd ten szeroki pakiet, kosztowny, ale bardzo, bardzo ważny. Dom dziecka, czyli placówka opiekuńczo-wychowawcza, ona dzisiaj już jest na etapie, będziemy wyłaniać niebawem wykonawcę projektu technicznego. Lokalizacja jest wskazana przy ulicy Krapkowickiej. Ten dom dziecka, czyli ta placówka miałaby powstać. To jest placówka dla 14 dzieci. Druga lokalizacja to jest jeszcze kwestia oczywiście omówienia pewnych kwestii, bo trzeba było wziąć pod uwagę bliskość przedszkola, bliskość szkoły. To mimo wszystko warto jakby też tutaj podkreślić, stanowi ogromną wartość potem, jeżeli chodzi o wychowanie tego dziecka i dostępu do tej infrastruktury, nazwę ją edukacyjnej. Ten dom, rodzinny dom dziecka, mówimy już teraz konkretnie o budynku, musi spełniać wymóg, że w tym docelowo budynku, tym domu musi się znaleźć miejsce dla 8 dzieci, bo tak mniej więcej stanowią przepisy, plus oczywiście rodzice. To jest zadanie, myślę, na najbliższych kilka miesięcy, natomiast jesteśmy bardzo zdeterminowani z tego tytułu, że piecza zastępcza i pewne wskaźniki, które budują wyobrażenie, jakie są potrzeby dzisiaj w tym obszarze, determinują do działania i co należy podkreślić, bardzo szybkiego działania.